Ewangelii, którą mogliśmy dzisiaj usłyszeć, Jezus powołuje, albo właściwie spotyka, albo zaprasza pierwszych dwóch uczniów. To są wcześniejsi uczniowie Jana Chrzciciela. Bardzo ciekawe jest to powołanie, które odbiega zupełnie od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy to Jezus mówi: pójdź za mną, zostaw to, co dotychczas robisz, nawróć się. Oto charakterystyczne dla języka w ogóle świętego Jana w jego Ewangelii słowa. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, obróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, byli Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw spotkał swojego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza. Ważne pytanie, które zadaje najpierw Jezus, a później oni pytają: gdzie mieszkasz? Dokładnie mówiąc, gdzie trwasz? Menei to jest jedno z ważniejszych czasowników w Ewangelii świętego Jana. Tak jak Jezus mówi o swojej relacji do Ojca, to jest: On trwa w Ojcu. Uczniowie trwają, ten sam czasownik, w Nim. Oni pytają, w czym On trwa. Nie wiedzą. I otrzymują odpowiedź: pójdźcie i zobaczcie. I to, co jest: poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, to znaczy właśnie, gdzie trwa dosłownie, i tego dnia pozostali u Niego. Złączyli się z Nim, trwają z Nim odtąd jako uczniowie. Było to około godziny 10. Co mogli zobaczyć? Bo taki czasownik jest użyty: chodźcie, a zobaczcie. Choć w języku biblijnym nie oznacza to zawsze tylko i wyłącznie tego, co się osiąga wzrokiem. Czy mogli zobaczyć jakiś konkretny adres? Czy mogli zobaczyć warunki bytowania Jezusa? Czy mogli zobaczyć okolice, w której mieszka? Bardzo to jest metaforyczny język, symboliczny tej Ewangelii, którą czytamy dzisiaj. No bo to, co można było zobaczyć, to to, że Jezus nie ma adresu stałego, że jest ciągle w drodze, że jest bezdomny, że jest bez pieniędzy, że jeżeli będzie miał pieniądze, to dla wspólnoty i w dodatku powierzy te pieniądze Judaszowi. Dziś spotkałoby go bardzo poważne zastrzeżenie, że niedostatecznie uważnie dopilnował, żeby odpowiednia osoba otrzymała do dyspozycji pieniądze wspólnoty. To mogli zobaczyć, jaki jest, jakie są warunki bycia uczniem. Zdecydowali się na to i poszli za Nim, to znaczy chodzili, ale byli ciągle z Nim, pozostawali w Nim. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławi Pan. Bogu niech będą dzięki.